Cześć, witajcie. Moim nowym gościem jest dzisiaj Huawei Watch Fit, czyli budżetowy smartwatch od Huawei'a. Zapraszam do materiału. Jeśli chodzi o pudełko Huawei'a Watch Fit, to ono tak naprawdę mnie zaskoczyło. Spodziewałam się, że będzie to takie bardzo proste pudełko, bardzo cienkie, że właściwie nic tam nie będzie. Natomiast nie chcę powiedzieć, że sprawiło ono jakieś wrażenie premium, natomiast w sumie troszkę tak to odebrałam. Pudełko prezentuje się naprawdę super. Pierwsze, co nam się rzuca w oczy, to zegarek, który jest naprawdę zapakowany dla mnie jak na budżetowe smartwatche super. Jest on, znajduje się na takiej fajnej piance, więc daje takie wrażenie już premium. W środku oczywiście znajdziemy tylko i wyłącznie papierologię oraz tutaj przewód do ładowania, który ja już wyciągnęłam. Wersję, którą ja posiadam, to jest tak zwana wersja Elegant, czyli ta taka troszeczkę droższa. Zegarek mi się o tyle spodobał, że wykonany jest troszkę inaczej niż ta podstawowa wersja. Właściwie od wersji standardowej ten zegarek różni się właśnie polerowaną stalą nierdzewną tutaj jako koperta oraz troszkę innym paskiem. Huawei podaje, że nie jest to pasek silikonowy, ale fluoroelastomerowy. Jak dla mnie to jest też taki ala silikon. Natomiast bardzo przyjemny oczywiście w dotyku. Niestety, ale w moim przypadku już tak po około 3 miesiącach używania widać na nim delikatne przebarwienia i takie delikatne przetarcia, więc no nie spodziewajmy się tutaj jakichś cudów. Z takich jeszcze plusów to oczywiście zegarek jest wodoodporny do 5 atmosfer, już nieraz zdarzyło mi się go zmoczyć i nic mu się w żadnym wypadku nie stało. Ten zegarek jest dosyć mały i dosyć lekki. W mojej wersji waży 27 gramów, w wersji tej podstawowej waży 21, więc naprawdę jest to zegarek bardzo lekki. Przez to, że jest on dosyć wąski, bardzo dobrze wygląda on na kobiecej ręce. Ekran zegarka jak na tą półkę cenową jest naprawdę świetny. Mamy tutaj 1,64 cala. Ekran dla mnie bardzo dobry. Nie jest on pozbawiony ramek, są one widoczne tutaj nawet pod słońce, jeśli troszkę się ten zegarek przekrzywi oraz jak na przykład włączycie sobie latarkę. Natomiast dzięki temu interfejs tego zegarka jest ciemny, nie rzuca się to tak bardzo w oczy. Sam ekran według mnie ma bardzo dobre czernie, jest czytelny. W słońcu u mnie ta czytelność mogłaby być lepsza. Jeśli dłużej przytrzymamy palec na tarczy zegarka, to wówczas mamy tutaj dostęp różnych tarcz, które możemy sobie tutaj ustawić, natomiast więcej tych tarcz znajduje się w aplikacji Huawei Zdrowie i tam tych tarcz można sobie oczywiście wybrać więcej. Niektóre z tych tarcz są edytowalne, natomiast jest ich bardzo mało, więc nie spodziewałabym się tutaj jakichś cudów. Zegarek ma Always on Display, ale nie jest to taki Always on Display, jaki znamy na przykład z Apple Watcha. Jest do wyboru kilka tarcz, które mogą nam służyć za tak zwaną tarczę w czasie czuwania. Wygląda to ładnie, natomiast niekoniecznie tarcza, którą wybraliśmy jako nasza tarcza podstawowa, będzie mogła służyć za tarczę w funkcji tak zwanej Always on Display. Żeby zegarek zadziałał nam z naszym telefonem, służy do tego aplikacja Zdrowie od Huawei'a. W przypadku Androida, ponieważ testowałam ten zegarek zarówno na Androidzie, jak i na iOSie, to mogę powiedzieć tyle, że najlepiej od razu pobrać sobie tą aplikację z App Gallery, z oficjalnej strony Huawei'a, a nie bawić się przez pobieranie jej najpierw ze sklepu Google Play, ponieważ nie ma tam aktualnej wersji tej aplikacji od Huawei'a. W przypadku iOSa sprawa też nie jest tak do końca prosta, ponieważ oczywiście sama aplikacja znajduje się w App Store, natomiast kiedy ją pobierzecie i zaczniecie znowu odświeżać listę urządzeń i będziecie próbować szukać Huawei Watch Fit, to zdarza się taka sama sytuacja. Po prostu ten telefon mieli, natomiast cały czas tych najnowszych urządzeń nie widzi. Ja to obeszłam w ten sposób, że po prostu zainstalowałam sobie skaner kodów, ponieważ tutaj, kiedy chcemy ten zegarek połączyć z telefonem, to mamy nie tylko samą informację o urządzeniu, ale też pokazuje nam się kod QR. Ja ten kod QR zeskanowałam wtedy
przez zegarek, no i dzięki temu moja aplikacja Zdrowie od Huawei na iOS tak jakby chyba się zaktualizowała, bo po tym zabiegu zczytały mi się te nowe wersje zegarków, więc mogłam ten zegarek dodać do aplikacji. Sam zegarek działa jak na tą półkę cenową według mnie bardzo dobrze. Sterowanie jest dość intuicyjne, oczywiście ściągnięcie belki z góry do dołu, mamy tutaj skrót do najważniejszych ustawień. Z dołu do góry pojawiają nam się powiadomienia. Od razu mówię, że te powiadomienia, one są jakoś takie troszeczkę dziwne. Przede wszystkim nie można w tym zegarku w ogóle odpowiadać na powiadomienia. Jest tylko odczyt. Druga sprawa, na zegarku tym nie pojawiają się żadne emotikony, ani żadne naklejki, jeśli na przykład używacie Telegrama. Przesunięcie od lewej strony do prawej oraz od prawej strony do lewej pokazuje nam tutaj konkretne statystyki. Możemy tutaj sobie wejść w odczyt naszego pulsu, sterowanie muzyką, podgląd stresu, pogląd pogody. Mamy też do dyspozycji oczywiście też przycisk boczny i kiedy go naciśniemy, wchodzimy już sobie w takie trochę zaawansowane funkcje. Mamy ćwiczenie, wybór pomiaru tętna, saturacji, snu, stresu, sterowanie muzyką. W przypadku telefonów z Androidem możemy sterować muzyką. Jest to tutaj dostępne. W przypadku iOS-a nie jest to dostępne. Możemy sobie tutaj ustawić stoper, minutnik, alarmy, mamy też latarkę, funkcję znajdź telefon, która też działa bardzo dobrze. No i oczywiście zaawansowane ustawienia. Jeśli chodzi o funkcje tego smartwatcha, to najpierw omówimy sobie takie funkcje typowo smartwatchowe. Mamy tutaj monitorowanie stresu, może to być monitorowanie ciągłe i to jest, ja z tego korzystam. Mamy ćwiczenia oddechowe. Ja z tego nie korzystam, ale być może są ludzie, którzy z tego korzystają. Mamy monitorowanie snu. Mamy monitorowanie cyklu menstruacyjnego. To jest oczywiście coś dla kobiet. Mamy możliwość sterowania muzyką. Mamy możliwość wyzwalania spustu migawki, ale tylko i wyłącznie na urządzeniach Huawei. No i teraz to, czego nie mamy, czyli nie mamy możliwości płacenia tym zegarkiem, nie mamy możliwości odpowiadania na powiadomienia, o czym już wcześniej wspomniałam, no i nie możemy przez ten zegarek dzwonić, ani przez niego rozmawiać. Zegarek ma wbudowany mikrofon, natomiast nie ma głośnika, więc nie wiem, jakie tutaj jest zastosowanie dla tej funkcji. Jeśli chodzi o funkcje sportowe, ponieważ zegarek ma w nazwie oczywiście Watch Fit, no to mamy tutaj GPS, więc zegarek może działać samodzielnie bez połączenia z telefonem. Mamy tutaj bardzo dużo, no multum aktywności, które możemy sobie w tym zegarku ustawić. Tylko dla części z nich zegarek daje precyzyjne odczyty. Natomiast ja wolę, kiedy w telefonie mam napisane na przykład, nie wiem, że grałam w piłkę ręczną albo jeździłam na rolkach, niż codziennie pojawiłby mi się tak zwany inny trening. Ja to po prostu uważam za plus, że tych aktywności po prostu jest tutaj tak dużo. Mamy funkcję pomiaru tętna, mamy funkcję pomiaru saturacji. Jeśli chodzi o pomiar tętna, uważam, że jest on bardzo ok i nie odbiegał znacząco od innych moich zegarków. Pomiar saturacji, na pewno wskazania były powyżej 90%, natomiast te wahania były już troszeczkę większe, na przykład mówię tutaj w stosunku do mojego Apple Watcha serii 6. Trasy zapisują się poprawnie, ta aplikacja od Huawei Zdrowie jest całkiem, nie chcę powiedzieć, że bogata, ale ona jest całkiem fajnie rozbudowana i całkiem fajnie są tam nasze statystyki opisane. Wcześniej wymieniłam już mniej więcej, jakie funkcje nie będą działać na systemie iOS, natomiast jeszcze raz chciałabym to usystematyzować. Nie będzie nam działało wyzwalanie aparatu z pustu migawki, natomiast nie działa to też na innych urządzeniach poza Huawei'ami, o tym też już mówiłam. Nie działa na systemie iOS sterowanie muzyką. Nie ma możliwości śledzenia cyklu menstruacyjnego. Druga sprawa to jeszcze w tej aplikacji Huawei, ona jest troszeczkę bardziej okrojona na iOS-ie. W przypadku Androida można sobie wybrać na przykład z jakich aplikacji chcemy dostawać powiadomienia, a z jakich nie chcemy. Nie ma możliwości pobierania zdjęć, bo normalnie na urządzeniach z systemem Android jesteśmy w stanie pobrać sobie do 5 zdjęć i wrzucić je na zegarek i zrobić z tego na przykład tarczę.
Tutaj w systemie iOS nie ma takiej możliwości. Bateria zegarka Huawei Watch Fit jest naprawdę w porządku. Producent deklaruje, że jest to 10 dni takiego normalnego użytkowania oraz do 7 dni takiego dosyć intensywnego użytkowania, kiedy będziemy mieć codziennie jakieś treningi. W moim przypadku, kiedy codziennie rano wychodzę na spacer na jakieś między godzinę a półtorej godziny, odbieram powiadomienia. Oczywiście podczas tych treningów używam GPS-u. Zegarek mi wytrzymywał około 6 dni na baterii. Jak dla mnie ta bateria jest bardzo ok. Natomiast oczywiście zaznaczam, że ja osobiście nie używam Always On Display, a to też może mieć wpływ na działanie na baterii. Czy ja ten zegarek polecam? Jak dla mnie ten zegarek jest, można powiedzieć, że jednym z lepszych zegarków w granicach do 400 zł. Ta wersja, co ja osobiście posiadam, kosztuje normalnie 500 zł. Mi się ją udało kupić na promocji za niecałe 450 zł. I pod kątem tego, jak to urządzenie wygląda, mówię tutaj o tej wersji mojej Elegant na ręce, to jeśli ustawimy sobie jakąś taką tarczę klasyczną, to ten zegarek naprawdę prezentuje się świetnie. Więc jeśli komuś zależy na tym, żeby ten zegarek nie był tylko zegarkiem sportowym, ale jednocześnie też bardzo ładnie wyglądał, to wydaje mi się, że warto dopłacić do tej wersji Elegant. Mamy naprawdę dobrą jakość wykonania, mamy tutaj całkiem przyzwoity ekran, dosyć dużo funkcji, zarówno sportowych, jak i takich smartwatchowych i całkiem przyzwoitą baterię. Dla kogoś, kto poszukuje po prostu zegarka, który będzie dla niego towarzyszem codziennej aktywności, który będzie wyglądał całkiem ładnie, nie będzie wielki i nie potrzebuje takiej super interakcji telefonu z zegarkiem, to według mnie ten zegarek jest fajną opcją, oczywiście w tej cenie, którą on oferuje. Jeśli podobał Wam się ten film, to zostawcie łapkę w górę i oczywiście zapraszam do subskrypcji oraz na kolejne moje filmy. Cześć!